Bardzo fajna sprawa. To nasz wioskowy dzong. Tak? A co to jest dzong? W dzongach mieszkają przywódcy polityczni i religijni. Tutaj wznosi się modły i podejmuje decyzje. Żeby wejść do środka, trzeba mieć kaptur. O, bardzo wyczerpujące informacje. Ej, co gotujesz? Hemadacji, naszą narodową potrawę. Suszone chili gotowane z serem. A nie macie tu w okolicy TFC? TFC? Taki fried chicken. Chicken? Kurczak? Jestem starej daty. Nigdy nie zjem kurczaka. Czemu? Jedna z naszych legend ostrzega, że w dniu sądu, w chwili między śmiercią a ponownymi narodzinami, ludzka dusza sądzona jest za pomocą wagi. Kurczak kładzie na wadze biały kamyczek za każdy dobry uczynek. Świnia kładzie na wadze czarne kamyczki za złe uczynki. Więc nigdy byś nie zjadł kurczaka, bo... Nie można sobie robić z nich wrogów. Ale świnie zjadam. Właśnie zrobiłam sobie kotleta, spróbujesz? Nie, dziękuję. Kiedyś, chcąc jak najlepiej chronić kurczaki, ludzie przywiązywali je sobie do pleców. Jestem w bardzo dziwnym kraju. Podróżuję bez karty kredytowej, więc przydałoby mi się dodatkowe zabezpieczenie. Przywiąż mi kurczaka. Kurczaki nie rosną na drzewach. Jeśli chcesz mojego kurczaka, musisz mi dać coś w zamian. To była bardzo dziwna opowieść, muszę przyznać. Bardzo dziwna opowieść. Uwielbiam zaglądać przez okna, ale nie podglądać. Czy mogę ci jakoś pomóc? Zapomniałem, że ja mam krzyżówkę, przecież mogę jej dać krzyżówkę w sumie za kurczaka. No kurczę pieczone. Ale to 300 IQ za granie. Uwielbiam krzyżówki. Oto twój kurczak, Pantero. Kurczę, to znacznie bardziej wygodne niż myślałem. Cześć. Cześć. Odchody jaka na 5 liter? Gówno! dobra, to nie było śmieszne. Mam łajno. No, może być i łajno w sumie. Ale ja chciałem być zabawniejszy i mi nie wyszło. Jak zwykle zresztą. Jak i ty jak, uważa ludzi szybko tak. Jakoś pomóc? Uwielbiam zaglądać przez okna, ale nie podglądać. Chciałbym łuk. Łuk! Dawaj mi łuk! Tak, możesz mi... Możesz mi jakoś pomóc, ale nie wiem jak. Dobra, pójdźmy do tej dziewczynki. No to wygląda na to, że chyba mogę ten, wracać z powrotem. Tak mi się wydaje. Nie mam chyba tu nic więcej do roboty. Mógłbym oczywiście to przewinąć, no ale nie miałem ochoty tego przewinąć. O! Helikopter! 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 Król i cztery żony. To może pójdźmy się ukłonić? To każdej. Niech każda tutaj będzie zadowolona, że... Nie będę mu przeszkadzał. Nie będę mu przeszkadzał, ale stanę obok niego, co nie? Teraz brakuje tylko łuku.
idziemy po łuk. Czyli będziemy musieli pójść do tamtej kobity, tak mi się wydaje. Bo ona tam łuk miała w sumie. Ja wiem, że się powtórzę, ale kurde, uwielbiam te sekcje z mapą. I ta muzyczka w ogóle, która tutaj leci, nie? To jest przyjemne dla ucha. Idziemy do niej. Chodź tutaj. Pantera, idziemy tam. Czy mogę ci jakoś pomóc? Potrzebuję łuku i strzały. Strzały już mam. A ja potrzebuję strzały. Chętnie bym zamienił moją strzałę na łuk, ale strzała jest mi potrzebna. Startuję w turnieju łuczniczym. Mnie też strzała jest potrzebna. Dam ci za nią mój łuk. To bez sensu. Wtedy żadne z nas nie będzie miało kompletu. Rozumiem twoje wahanie. Zastanów się spokojnie. Ładny kurczak. Dajmy jej te strzały. W ogóle bez sensu jest. Ona ma łuk, ale za łuk ona chce strzałę. Bez sensu w ogóle. Proszę, daję ci strzałę. Nie wiem, co zrobię z samym łukiem. Tak jak nie wiem, co ty zrobisz z samą strzałą, ale... Hej! Wygląda na to, że jest zamknięta. Oszukała mnie! Oszukała mnie! I co ja teraz zrobię? Jedyne sensowne wyjście to jest takie, że chyba będę musiał... jak to się mówi, kurczakiem strzelić. Boję się o tego kurczaka, mam nadzieję, że on to przeżyje. No bo mi nie zależy na tym, żeby zwierzęta... wiecie, żeby zwierzętom działa się krzywda. Nie lubię zresztą, jak się zwierzętom dzieje krzywda, więc... Troszeczkę bardzo emocjonalnie do tego będę podchodził. Gdzieś ty był? Trzeba natychmiast zaczynać turniej, król się niecierpliwi! Ale ja mam tylko... Twoja kolej. Idź! Biedny kurczak. Gotowy uczniku, podejdź tu na chwilę. No dobra. Skoro musimy, to podejdziemy. Gdzie się nauczyłeś tak strzelać? Nauczył mnie mój chudy przyjaciel, Robin. Robin chudy? Możesz mi pokazać kilka jego sztuczek? Tego nie można pokazać. Dobry strzał to... Po prostu fart. Można to i tak ująć. Witam w Butanie. Proszę przyjmij gho. To tradycyjny ubiór butański. Bardzo dziękuję, Wasza Wysokość. Czy zostaniesz w naszym pałacu na parę dni? Bardzo bym chciał, ale muszę jechać do Indii. Jestem umówiony. Jak podróżujesz? No, miałem odrzutowiec. Tutaj i tak by nie wylądował. Chmury i góry. Możesz mi pomóc? Jestem królem Butanu. Mam nadzieję, że tak. Wezwę mojego pilota. Mój przyjaciel potrzebuje podwózki. Wasza Wysokość, jest mały problem. Mianowicie? Ktoś ukradł królewskie śmigło. Ukradł? No, zaginęło. Bez niego nie polecimy. A nie można kupić nowego? Musielibyśmy na nie czekać wiele dni. Mają tu parszywy serwis. Nie mam wielu dni. Nie mam żadnych dni. Bardzo się śpieszę. Pojadę na Jaku. Na pewno nie na tym, Jaku. Musimy znaleźć śmigło. Zacznijcie poszukiwania. Jeśli ktokolwiek się czegoś dowie, niech natychmiast zgłosi się do pałacu. Okej. Czyli musimy teraz szukać śmigła. Ja się domyślam, kto mógł ukraść te śmigła. Pewnych dwóch... przygłupów, którzy lecieli ze mną samolotem,
ale zobaczymy, co się okaże. Podobno jako chłopiec, pan mamy u twarz tylko masłem. Miejscowe dzieci to Co ja mogę zrobić z tym? Niezły strzał! Oni mi tylko klaszczą, więc chyba muszę iść tam. Tak mi się wydaje. Nie widziałem innej możliwości, gdzie miałbym, kurde, pójść. Więc idźmy wtedy w tę stronę. O! Co tu mamy? Kogo my tu mamy? Słyszałam o twoim nieszczęściu ze śmigłem. Ale skoro już jesteś w Butanie, może zagrasz w drużynie wędrowców Timpu? Chętnie cię przyjmą! Ej! A! Ja coś tutaj podejrzewam, że coś tutaj kurczę śmierdzi mi na kilometr. Jak i ty jak, uważa ludzi szybko tak. Na pewno ucieszy cię wiadomość, że i bez strzały całkiem nieźle poradziłem sobie w turnieju. Czego potrzebujesz tym razem? Królewskiego śmigła. Albo jaka, który zgodziłby się na podróż do Indii. W okolicy mojego domu nie ma żadnych jaków. Mój syn ma alergię. Teraz jest na wakacjach. To bardzo mądry chłopak. Pojechał na międzynarodowy obóz z dziećmi z całego świata. Obóz nazywa się... Nie mów, że... Czacza? Mam nadzieję, że nie zapomniał o lekach przeciwalergicznych. Ma alergię na sierść jaka? Tak, na sierść wszystkich długogłosych zwierząt. Szkoda, bo bardzo lubi psy. Psy? Kiedy się do nich zbliża, natychmiast kicha. Rozumiem. Kiedy wróci, chcę mu dać prezent nowego. Niestety jeszcze nie znalazłam odpowiednio ładnego. Czemu oni wszyscy przekręcają nazwę tego obozu? To jest Chili Wawa! Chili Wawa! Chili Wawa! Serio tak ciężko? Kiedy twój syn wróci, powiedz mu, że to kiedyś należało do króla. Oho, dziękuję ci! Proszę, weź to w zamian. To jeden z moich ulubionych butańskich specjałów. Co to jest? Masło z mleka jaka? Blisko. To nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka. Po co pakować w siebie niepotrzebne kalorie? Dzięki. To co to w końcu jest? Porozmawiam na osobności. Co to w końcu było? Boże wy! Wszystko w porządku? Szybko, gdzie jest Ananda? Właśnie widziałem, jak odchodzi z tym psem z BCB. Czy kichał? Kichał? Odpowiedz na pytanie, czy kichał. Nie, nie rozumiem. Nie mam czasu na tłumaczenia. Czy chłopak miał jakieś objawy alergiczne, czy kichał? Nie, wyglądał zdrowo. Wiedziałem. W obozie Chili Wawa dzieje się coś bardzo niedobrego, główkę. Coś bardzo niedobrego. Muszę kończyć. Muszę odnaleźć śmigło. No coś zdecydowanie niedobrego się dzieje w tym obozie. Tak chciałbym, nie wiem, też zaznaczyć. Dobra, tutaj i tak nic nie ma, więc możemy iść w sumie dalej. Znaczy, wracać z powrotem do punktu wyjścia. Ale powiem wam, że bardzo przyjemnie mi się robi let's play z tej gierki. Bardzo taka fajna gierka na chillerkę, utopię. Nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka. Podobno jesteś mistykiem. Szukam zaginionego śmigła, żeby odlecieć do Indii. Czy możesz mi pomóc? Nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka. Spróbuj się jednak otrząsnąć z tego szoku. Próg zaśpiewał swą dziwną pieśń.
by odkryć sekret. Dajcie im jeść. Są tacy wśród nas, co za innych się podają, wilcy w owczym przebraniu. Kruk zaś śpiewał swą dziwną pieśń, by odkryć sekret, dajcie im jeść. Są tacy wśród nas, co za innych się podają, wilcy w owczym przebraniu. Co to jest? To właśnie powiedziałem. Dzięki. Będę pracował nad tym tropem. No całkiem ciekawy trop, muszę przyznać. Taki bardzo wprowadzający w nastrój, że coś tu jednak, kurczę, pieczone jest nie tak. Jednak wśród nas jest ktoś, kto się podaje za kogoś innego, a jest zupełnie kimś innym. Bardzo sprytne, kurde, kolego. W ogóle bardzo mi się podobają te tutaj góry, czy to są chmury? Nie, to chyba góry są. Ale dobra. Bierzemy i idziemy, kurde... Co robisz? Składam ofiarę świętym krukom. Cały dzień śpiewają święte pieśni. Ofiarą jest kawałek ciasta. Ale piękny dzwonek. Dziękuję, przyjacielu. Zapraszam do nas. Mogę iść tam do góry? Nie możemy lecieć bez śmigła. Tam iść nie mogę. No nie mogę. Nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka? O, teraz mogę. Teraz mogę iść. Myślałem, że ja mam to na siebie założyć. Proszę, to ciasto dla ciebie. A jednak musiałem to założyć. Dzięki. A jednak musiałem to założyć, kurcze pieczone. Coś mi tu ewidentnie nie gra. Ja nie ogarniam chyba, kurde. Dobra, teraz mogę iść tam. Coś ewidentnie tam śmierdzi. Bardzo ładne góry. O, kogo my tu mamy? Jaki ty jak? To mi nie w smak. Woźnica jaka? Ma problemów potąd. Jeszcze mu brakuje różowego kota. Uwielbiam zaglądać przez okna, ale nie podglądać. Czy mogę ci jakoś pomóc? Uwielbiam zaglądać. Kruki to uwielbiają. Czyli jednak musimy wracać, okej. Biorę tylko to, co się da wydoić. Dawaj, 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 kruk! Nabierz ode mnie to! To dla ciebie. To
To gdzie ja mam z tym iść? To niestety muszę skipnąć, bo... masakra. Może tej dziewczynce dać? Nie bardzo to lubię. Jaki ty jak? To mi nie w smak. Woźnica jaka? Ma problemów potąd. Jeszcze mu brakuje różowego kota. Czy mogę ci jakoś pomóc? O, możemy w niego wrzucić. Nie chcę, żebyś odjeżdżał. O! Co my tu mamy, kurcze pieczone? Złodziejaszyk jeden. Dobrze, dobrze, Pantera. Miałeś królewskie śmigło. Brawo. Drobnostka. No to lecimy. No to lecimy. No to lecimy. Bardzo dobrze. A ty, kurde, do kąta za karę. Będziesz mile widziany w Butanie. Sądzę, że trudno mi będzie znów was odwiedzić. Kiedy wybudujecie prawdziwe lotnisko, otwórzcie się na turystów. Zbudujcie drogi, chodniki i przynajmniej jakieś wesołe miasteczko. O, i postawcie sobie maka. Za duże masz wymagania. Za duże masz wymagania, Różowa Pantero. Teraz muzyczka! Bardzo ładny początek. Młodzi są prędcy i zmieniać tą świat. Burzą to, co było dobre od setek lat. Nowe pomysły przywożą za mórz, a my chcemy po staremu. Nas nie zmienisz już. Butan nasz. Butan, Butan nasz. Z czasem zmieni się. Butan, Butan nasz. Nie jest tutaj źle. Nie pytaj nas, gdzie są nasze ambicje. Dla nas są ważne stare tradycje. To jest nasz magiczny kraj, choć nie wszystko jest inaczej. Dla nas ten wasz zachód to wcale nie jest raj. Ta technika, młodzi jej chcą. Oni ciągle tylko o zachodzie marzą i śnią. Życie nie wyścig, bez sensu tak gnać. A my was dogonimy, nas na wszystko stać. Butan, Butan nasz, z czasem zmieni się. Butan, Butan nasz, nie jest tutaj źle. Nie pytaj nas, gdzie są nasze ambicje. Dla nas są ważne stare tradycje. To jest nasz magiczny kraj, choć nie wszystko jest inaczej. Dla nas ten wasz zachód to wcale nie jest raj. Nasze ambicje, dla nas są ważne stare tradycje. To jest nasz magiczny kraj, choć nie wszystko jest inaczej. Dla nas ten wasz zachód to wcale nie jest raj. Butan nasz. Butan nasz. Butan nasz. Piękna piosenka! Piękna naprawdę piosenka! Czy prosiłam cię o tak wiele, co? Czy to naprawdę takie trudne zanieść kilka kretyńskich nagietków na grob mojego biednego dziadka? Nie, Indrani. Mój samolot się rozbił, a potem musiałem szukać śmigła. O,
uważaj, bo się jeszcze popłaczę. Ale poruszająca historyjka. Wracam teraz do Indii, nie martw się, zrobię to, co prosiłaś. Wyluzuj się. Wyluzuj? Jak zrobisz, co masz zrobić, to będę luźna. To urocza dziewczynka, jak ją bliżej poznać. Dziękuję za wszystko. Niczego nie zmieniajcie. Lokjaigai, wasza wysokość. Lokjaigai, mój różowy przyjacielu. Ale ona jest niecierpliwa, masakra w ogóle. Strasznie pogania. Oj, dobra, nie płacz! Chłopaki nie płaczą. Weź ty się uspokój, dorośnij, chłopcze. Namaste, witaj w Bombaju. O, w Bombaju jesteśmy. No to ładnie, na takim kurde coś a la ryneczku jesteśmy. Bardzo fajna w ogóle muzyczka tutaj leci. Swoją drogą, patrzcie, w Indiach mają Elvisa Presleya. No koleś ewidentnie ma podobną fryzurę do Elvisa Presleya, w mojej opinii. Mamo, mamo, chciałbym mieć Elvisa Presleya w domu. Synku, ale mamy Elvisa Presleya w domu. Elvis Presley w domu. Dobra, wiem, że nie jestem śmieszny. Wiem, że nie musicie mi tego pisać. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Równo godzina nagrania mamy dzisiaj. Mamy równo godzinę nagrania, tak więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podobają przygody Różowej Pantery na moim kanale. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Nowe osoby zapraszam do zapoznania się z moimi socjalami, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram oraz Twitter i TikTok. Z czego tak, na Instagramie informuję was o odcinkach, które wlatują na kanał, jeżeli YouTube nie da wam powiadomienia. Na Twitterze komentuję często bieżące wydarzenia z internetu lub jakieś takie inne swoje rzeczy, co lubię sobie czasami popisać. Na TikToku wrzucam ekskluzywne shortsy, których nie zobaczycie na YouTubie lub zobaczycie na YouTubie, ale najpierw pojawią się na TikToku, a potem na YouTubie. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam to 26 lutego w niedzielę o godzinie teraz 14:01. No i cóż ja mogę więcej powiedzieć? Tyle! Dziękuję za uwagę, niedługo zaczynamy nowy miesiąc, marzec! Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!